Młodzi, nie dajcie się zniewolić. To jest hasło tegorocznej trzeciej pielgrzymki środowisk trzeźwościowych. W tym roku do sanktuarium w Krasnobrodzie wyruszyło 200 pielgrzymów alkoholików i ich rodziny. Pokonali 25 kilometrów, bo czują wdzięczność, że udało im się wyrwać ze szponów nałogu. Choć wiedzą, że tak naprawdę nigdy nie uwolnią się od alkoholu. W drodze rozmawiała z nimi Monika Sawka. Mają za sobą trudne doświadczenia. Niektórzy stracili rodziny, inni zdrowie. Niektórzy nie piją od kilku miesięcy, inni od kilkunastu lat. Kiedyś mi się nie chciało żyć, teraz chcę się żyć. Chcę się żyć, chcę się w ogóle coś robić drugiego człowieka. Bo kiedyś jak piłem, takim egoistą byłem, że tylko myślałem sobie, że ja jestem najważniejszy, jestem pępkiem świata. To okazało się, że nie jestem najważniejszy, tylko drugi człowiek właśnie. Łukasz nie pije od 5 lat. Alkohol zniszczył mu młodość, ale dziś koncentruje się przede wszystkim na przyszłości. Wierzy, że to za sprawą Boga udało mu się zerwać z nałogiem. Podobnie jak wszyscy pielgrzymi, którzy dziś wybrali się do sanktuarium w Krasnobrodzie. 3 lata temu razem z moimi przyjaciółmi postanowiliśmy spróbować. I spróbowaliśmy. To jest trzecia pielgrzymka dzisiaj. Wpierw nas było niecałe 100 osób. Trochę baliśmy początkowo, 3 lata temu, że może nikt nie przyjdzie. Ale udało nam się. Wielu pielgrzymowało w koszulkach z takim napisem. A przyznać się do alkoholizmu nie jest łatwo. Najtrudniej, jak mówią, przed samym sobą. To pierwsze zaprzeczenie, że nie, wycofanie się, że inni siebie się nie widzi. A to trzeba czasu, lat, żeby zobaczyć, dać czas czasowi. Nie da się inaczej. Ale co ważne, choroba dotyczy całej rodziny. Dlatego dziś tym, którzy zerwali z nałogiem, towarzyszyli również bliscy. To nie jest tak, że tylko ojciec pije, to jest problem tego ojca i tylko on ma problem. Nie. Osoby współuzależnione, żona, dzieci, cała rodzina wtedy jest jakby taka współuzależniona. I dlatego też tutaj idą całe rodziny. Najmłodszy pielgrzym ma 4 lata, który idzie w tym roku. Najstarsza osoba ma bodajże 78. Pielgrzymkę po raz trzeci zorganizowało duszpasterstwo diecezji zamojsko-lubaczowskiej i Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wiarus w Zamościu.